Środa, 23 dzień stycznia, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash, a w dzisiejszym serwisie. Zwłoki w rzece, budowa drugi jeszcze i podziemnych tuneli, spotkanie noworoczne. Życzę Wam, aby był to rok pełen sukcesów zawodowych. A na zakończenie powiemy o biesiadzie z piosenką Centrum Kultury. Bierzcie przykład z Waszych dziadków, fantastycznie się bawią. We wtorkowy poranek w rzece Zadrna przy ulicy Księcia Bolka znaleziono ciało mężczyzny. Na miejsce zdarzenia zadysponowani zostali lekarze pogotowia ratunkowego, którzy stwierdzili zgon, a także straż pożarna, policja i prokurator. Mężczyzna to 58-letni mieszkaniec Kamiennej Góry. W chwili obecnej nie wiadomo, w jaki sposób doszło do zdarzenia, jednak po wykonaniu wstępnych oględzin istnieje możliwość wykluczenia udziału osób trzecich. Wszystkie okoliczności śmierci mężczyzny ma wyjaśnić jednak sekcja zwłok. Po roku 2013 ma ruszyć budowa drogi S3. W jej ciągu na wysokości miejscowości Stare Bogaczowice powstanie podziemny tunel o długości niespełna 2300 metrów. Ma być to najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Drugi o długości 310 metrów zostanie zbudowany na wysokości miejscowości Gostków. Oba tunele będą dwukomorowe, dla każdego kierunku ruchu powstanie osobna komora wyposażona w dwa pasy ruchu w każdą stronę, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oba tunele wybudowane zostaną na odcinku S3 Legnica-Lubawka. Będzie to około 70-kilometrowy odcinek drogi. Na trasie powstanie 6 węzłów drogowych: Legnica 2, Jawor, Bolków, Ptaszków, Kamienna Góra, Lubawka oraz dwa miejsca obsługi podróżnych, Brachów i Jaczków, a także urządzenia ochrony środowiska, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, urządzenia oczyszczające. Ponadto przybudowane mają zostać drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, krzyżujące się z planowaną trasą. Jaki będzie rok 2013 dla samorządowców i przedsiębiorstw w naszej okolicy? O bieżącym, jak i o minionym roku rozmawiano podczas spotkania noworocznego zorganizowanego przez Urząd Miasta Kamiennej Góry. Odbyło się ono w piątek 18 stycznia w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Tradycyjnie w styczniu burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek organizuje spotkanie dla przedstawicieli instytucji i firm mocno związanych z miastem. Do muzeum przybyło ponad 80 gości. Wśród nich obecni byli również posłowie, lokalni samorządowcy oraz rady. Spotkanie miało charakter towarzyski. Była to okazja na podziękowanie przedsiębiorcom za wysiłek włożony w ratowanie miejsc pracy. Jak był to rok trudny dla wielu z nas, myślę, że nie trzeba przypominać. Kryzys w Europie, w kraju też odcisnął na naszej działalności swoje piętno. My, samorządowcy, wiemy o tym najlepiej. Również w Kamiennej Górze kupcy, drobne firmy, które też najbardziej te skutki kryzysu odczuwają. Ale z kolei patrząc na Państwa, na Wasze dokonania, na Waszą energię i działania, można powiedzieć, że bardzo dobrze radzicie sobie z kłopotami dnia codziennego. Te firmy rok kończą pozytywnie. Ja ze swojej strony oceniam to tak, nie było grupowych zwolnień, nie było upadłości tych firm. Wiem, że dużo Państwo pracy w to włożyło, dużo Was wysiłku to kosztowało i serdecznie Wam za to dziękujemy. Przed spotkaniem swój repertuar muzyczny zaprezentował dobrze znany lokalnej widowni zespół Chcem. Szanowni Państwo, przed nami rok 2013. Życzę Wam, aby był to rok pełen sukcesów zawodowych, a w życiu prywatnym, aby było to pasmo samych sukcesów. Po raz 11 w Kamiennogórskim Centrum Kultury odbyła się biesiada z piosenką, w której wzięli udział seniorzy oraz zespoły śpiewaczy. 8 zespołów folklorystycznych, z czego 7 z powiatu kamiennogórskiego, wzięło udział w imprezie w Centrum Kultury. Na scenie zaprezentowały się Zgoda, Wrzos, Echo, Zorza, Złota Jesień, Olga, Złote Nutki, a także Grzędowianki w 20-minutowych występach. Na
parkiecie, natomiast przy ich repertuarze świetnie bawili się seniorzy, którzy nie oszczędzali nóg. Karnawał, młodzi, tu odzywam się do młodych, bierzcie przykład z waszych dziadków, fantastycznie się bawią, ja zawsze czekam na tą biesiadę, piękna atmosfera, świetna zabawa i przede wszystkim coraz wyższy poziom śpiewaczy, bo zespoły nasze fantastycznie przygotowują za każdym razem nowe repertuary, zresztą słyszycie Państwo, jak to pięknie wychodzi, piękne stroje i wszystko pięknie się układa i mam nadzieję, że tak będzie do bardzo późnych godzin nocnych. Kamiennogórska Biesiada to połączenie śpiewu i zabawy. Zespoły śpiewaczy mają okazję zaprezentować swój repertuar, a przy tym wspólnie z seniorami dobrze się bawić. Bo przecież nie tylko młodzi potrafią szaleć. A do dobrej zabawy nie potrzeba ani muzyki dyskotekowej, ani wysokiej jakości oprawy muzycznej. Wystarczą polskie piosenki biesiadne i ludzie chętni do zabawy. A tych w klubie seniora nie brakuje. Chcemy pokazać, że wcale nie muszą być to rytmy dyskotekowe, nie musi być orkiestry nie wiadomo jakiej, nie musi być jakiejś nie wiadomo jakiej techniki muzycznej. Zwykłe piosenki z tekstem, polskie piosenki biesiadne i przy nich można przez wiele godzin wywijać na parkiecie. I to jest piękne, bo to mogło się komuś wydawać, że jest w zaniku taka zabawa o takiej formule i z taką dynamiką. Nie, w Centrum Kultury absolutnie nie, to dzięki nim, bo to są fantastyczni ludzie i cieszę się bardzo, że co roku aktywność ludzi, seniorów, tak bym powiedział, jest coraz większa, że mają czas, mają ochotę funkcjonować i właściwie są w tej chwili przykładem. To, co robi Klub Seniora Emeryta w Kamiennej Górze, ich działalność, co tydzień bawią się świetnie i to, co proponują również inne kluby seniora, przy których działają te zespoły w Lubawce, Chełmsku, jest czymś niezwykłym. Brawo dla seniorów. Biesiada z piosenką na stałe wpisała się już w kalendarz kamiennogórskich imprez. Zorganizowanie jej w okresie karnawału jest jednak o wiele cięższe niż w okresie wakacyjnym, gdzie w ramach Dni Kamiennej Góry, które są organizowane na ośrodku wypoczynku świątecznego, pomieści się o wiele więcej osób, a na scenie możliwość zaprezentowania się ma większa liczba zespołów. W Centrum Kultury nie ma takich warunków, aby zapraszać więcej grup spoza powiatu, które chętnie by wzięły udział w tej imprezie. Ta biesiada jest po raz 11. Kilkanaście razy spotykaliśmy się również na biesiadzie tej podczas Dni Kamiennej Góry, to Państwo wiecie, nad Zalewem. Przed sceną, po scenie dla Ciebie. Tych biesiad było sporo i to jest tradycja. I to jest tradycja i nie wyobrażam sobie przerywania tej tradycji. Ból polega tylko na tym, że jest dużo więcej zespołów chętnych również spoza powiatu, bo nasza biesiada jest bardzo znana na Dolnym Śląsku, które chcą wystąpić, ale sala nie jest z gumy. Też jest tylko czasu tyle, ile jest, cała noc, a nie tak długo. W związku z tym musimy zawsze wybierać. Jedno jest pewne, że za każdym razem wszystkie nasze powiatowe zespoły są i wybieramy gości, którzy chcą bardzo zagrać, a są spoza powiatu. Dzisiaj pomieściło się w tej biesiadzie 8 zespołów, no i tak będzie. Jak będzie w przyszłym roku? A na pewno będzie 12 biesiada, to zobaczymy. Więc właśnie mówiłem o tej letniej biesiadzie, bo jedna jest ta zimowa, ta z ograniczoną ilością zespołów, ale planujemy w czerwcu podczas Święta Miasta kolejną już biesiadę, tą właśnie znaną z Dniami Kamiennej Góry, gdzie tych zespołów jest bardzo dużo, bo około 20 będzie, gdzie mamy pół dnia, czy właśnie cały dzień na to, żeby zaprezentować te zespoły i tam już dość swobodnie i czasowo i biesiadnie i ta ilość zespołów, którą zaproponujemy mieszkańcom, będzie o wiele szersza. W dzisiejszym wydaniu naszego serwisu to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i na następne wydanie programu informacyjnego Flash zapraszam już w piątek. Do widzenia.